Siema! W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak przetrwać czas kwarantanny. Nie nudzić się przy tym i powzmacniać trochę swoje mięśnie. I przy okazji nie pozabijać się z siarą. Więc dawajcie łapki, suby i dzwoneczka i lecimy, bo będzie dużo zabawy. Lecimy do ćwiczeń. Na pierwszy ogień lecą pompki z różnym rozstawieniem rąk. Dobra, zdejmuję bluzę, bo się zaraz zapocę przy tych ćwiczeniach. To pierwsze rozstawienie, najszersze. Później trochę węższe. I jeszcze węższe. I najwęższe diamenciki. One mi sprawiają najwięcej trudności. Może zrobię. Zrobiłem. Bardzo ciężkie one są. Odpowiednio wykonana pompka, czyli tułów musi być prosto. I żeby dobrze była też wykonana, to zdejmę czapkę, żeby przy pompce dotknąć nosem najlepiej ziemi. Najważniejsze to jest to, żeby się nie załamywać. Moja siostra też na początku ćwiczeń nie umiała pompki, a zobaczcie, jak teraz robi. Po tygodniu całym regularnych ćwiczeń. Trochę jeszcze można by było niżej zejść, ale tak czy tak jest bardzo ładnie wykonana pompka. Nie poddawałam się, bo tydzień regularnie robiłam ćwiczenia i zobaczcie, jakie rezultaty są po tygodniu, to co będzie po następnym tygodniu. No właśnie, nie poddawajcie się, to jest najważniejsze. Jeżeli na początku nie będziecie potrafili zrobić tej pompki, to odciążcie sobie trochę ciało kolanami, wtedy będzie łatwiej. Jest o wiele łatwiej, bo ciężar nie jest na samych rękach, tylko też sobie wspomagamy kolanami. Poleciała. Usportowiony pies wrócił ze spa. Dokładnie tak. Pachnący. Można sobie utrudnić pompkę na trickboardzie. To ćwiczenie uruchamia bardzo dużo mięśni głębokich, których na co dzień w ogóle nie używamy i też pomaga w stabilizacji całego ciała. Zobaczcie, jak ciężko na rękach utrzymać z jednej strony. No, bardzo ciężko. To teraz zobaczymy, czy Gosia da radę zrobić pompkę na trickboardzie. Wbijaj go. Pompkę? Tak, pompkę. Możesz damskie najpierw. Z ułatwieniem. Nie, ja nie chcę. Gocha stawia wysoko poprzeczkę. Daj podtrzymam ci tego trickboarda. Nie, nie trzeba. No, niżej. Prawie. Ale słabo. A teraz spróbuj na kolanach z ułatwieniem. Zobaczcie, teraz nie daję rady, ale za tydzień tak jak z pompką na ziemi, myślę, że ze spokojem będę umiała. Ja też tak dokładnie myślę. No widać, że nie za bardzo wychodzi. Nie potrafię się utrzymać po prostu. To spróbuj teraz na nogach. Chociażby. Nie, nie potrafię. To oprócz rąk można też uruchomić sobie bardzo dużo mięśni głębokich w nogach. Czyli stoimy na trickboardzie z przykucem. I tak stoimy i stoimy i stoimy. Tak to ja też zrobię. Albo powolne przysiady. Wchodzisz? Tak. To wchodź. No nie będziesz mnie łapał. I co tam przeżuwasz? A kiedy wyszło lepiej? Takie łatwe. Ale na narciarza nie. A teraz planki. Tak zwana deska. Chyba każdy ją zna. Jedyne co musisz mieć, to ściągnąć aplikację na telefon. Tak zwany w sumie stoper pewnie w telefonie wystarczy. Robisz jedną taką plankę po 45 sekund i około 20 sekund przerwy, a później następną. I tak cztery cykle.
Pewnie powiesz, że to jest łatwe i proste, ale zaraz się przekonasz, że nie jest. Sam sobie sprawdź. Ja na samym początku nie potrafiłam zrobić nawet 30 sekund, a teraz jestem w stanie zrobić 2 cykle po tygodniu. Dokładnie tak. Lecimy. Odpalamy. 5, 4, 3, 2, 1. Musimy pamiętać, żeby ciało było całe proste. Bo inaczej ćwiczenie nie będzie miało sensu. Wtedy ćwiczenie nie będzie poprawnie wykonane. Czy to serio będzie miało 40 minut? 5, 4, 3, 2, 1. 20 sekund przerwy. I tak 4 cykle. Zrobiliśmy 4 serie, żeby Was nie zanudzać. Napiszcie w komentarzu, ile Wy zrobiliście i ile daliście wytrzymać maksymalnie sekund. Ja. A teraz pokażemy trochę ulepszone ćwiczenie i trudniejsze planki. Nie lecimy na czas, tylko na ilość. To co, to robimy po 10 na jedną rękę? Po 10 na jedną rękę. 4 razy. Czyli 20... Ogólnie. Ogólnie. Czyli tak. Stajemy jak do pompki. Pamiętajcie, żeby nie ruszać tyłkiem, bo wtedy ćwiczenie nie będzie miało sensu. Dokładnie tak. I raz. I dwa. I trzy. I cztery. I pięć. I sześć. I siedem. I osiem. I dziewięć. To też nie jest takie łatwe, jak się wydaje. I 11. I 12. I 13. I 14. I 15, i 16, i 17, i 18, i 19, i 20. Wykonane ćwiczenie. I tak 4 razy. Tak, po 4 razy. Zawijamy do następnego ćwiczenia. Też bardziej urozmaicone, czyli dokładnie tak samo. Gosia wytłumaczy. To też będą planki, tylko tym razem zamiast rąk do barków dajemy kolana do łokci. To nie są planki, tylko stoimy jak do pompki inaczej. Czyli tak, rozstawienie. I też 20 razy. I lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Ty już zdjęłaś? No, ale chyba nie będzie na 20 13, tego. 14, 15. Ja tam se liczę. Jest to ciężkie, tak jak każde poprzednie zadania, ale zaufajcie mi, że z biegiem czasu będzie to dla Was coraz łatwiejsze. No i warto ćwiczyć. Bicki się same nie robią, nie? To teraz takie kółeczko, żeby... To polega na tym, żeby się tak rozjechać. I mój cel, żeby zrobić to tak ze stojącego. To jedziemy najpierw na kolanach, podkładam sobie poduszkę, żeby mnie kolanka nie bolały. Zaraz ty będziesz próbować. Jasne, jasne. Powoli zniżamy, można się nawet położyć, jak ktoś lepiej nie umie. Wracamy, no tak. Wracamy. A jak ktoś nie ma takiego kółeczka a propos, to może sobie wziąć poduszkę. Wracasz coś innego. Wracasz po bułki? Nie. I wracamy. Wracam ze sklepu. Też się. No dawaj tu nogi i jedziesz. No way! Nie zakładaj mi tego na szyję. To boli. No uważaj na mój telefon. No. Ślina mi poleciała. Napluło na parkiet. Jest to bardzo trudne, jak widzicie. Potrzebuje to trochę szlifowania. Przynajmniej u mnie. Jest ćwiczenie na sześciopak.
Chyba twój. Nie dajesz rady, to poproś brata, żeby cię pomógł. Pomóż mi. Dalej. Rozjeżdżaj się. Iziu. No dalej nie spadniesz. I wracaj. Wracaj, bo cię nie utrzymam. Jeszcze raz. Jak jeszcze raz? Dalej. Rozjeżdżasz się i wracaj. Wróciłam. Nie, no ale teraz spędzę. Sorry, nie muszę, sorry. Patrzcie, jak to się prawidłowo robi. Gościej się wymarzę. Ale teraz serio, kocha. No dalej. Czekaj, trochę się cofnę do tyłu. I... no serio, trzymaj. No i tak to się poprawnie robi. Ale nie. Przecież Gosia mnie nie trzymała. Fuh. No. Nie jest łatwo, ale jest. Na pewno. Ale dajemy radę. Będzie lepiej za kilka tygodni, miesięcy, lat. Może roku, nie wiem. A teraz coś trochę bardziej śmiesznego, czyli pani powstań. Wydaje się proste, ale w sumie nie jest. Zróbcie tak 20 razy i pogadamy. No. Przede wszystkim plusy są takie, że możesz bez niczego, bez żadnego stopera i tak dalej, tylko po prostu robisz. Robisz, tak. Co, to lecimy? 3, 4. Wpadnij. Powstań. Jest to wymagające ćwiczenie, zdecydowanie. Zdecydowanie. No i takie ćwiczenia możecie wykonywać, tak jak my, żeby się przygotować do sezonu hulajnogowego, motocyklowego, rolkowego, nie wiem. Siatkarskiego. Nie wiem, jakiego jeszcze ja wymyślę, ale do każdego sportu. Dość, że sami wzmocnimy swoje mięśnie i swoje ciało, to jeszcze uchroni nas to przed wirusem. Dokładnie tak, wirusem. Ja się z wami żegnam. Ja dajcie też. Suba. Łapkę. Dzwoneczek i do zobaczenia w następnych filmach. Siema!